Jakub Kochowicz, gmina Lisewo, wójt gminy. Jestem po raz czwarty na spotkaniu organizacji działających na terenach wiejskich. W nowym miejscu, nowe na pewno jakieś doświadczenia, ciekawe kolejne znajomości. Myślę, że ten klimat, który jest unikatowy na tych spotkaniach i ludzie, którzy tu przyjeżdżają, którzy go tworzą, no to jest coś, z czego nie da się porównać do czegoś innego i warto, uważam, że tu być. I po raz kolejny i chciałbym kolejny raz jeszcze tutaj wrócić. Ja jako weteranka będąca na forum organizacji działających w obszarach wiejskich już 10 raz, to powiem, że to jest ta wspaniała energia tych ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, ta wymiana pomysłów, no jest to jest ta moc, którą się wyjeżdża później dalej. Czwarty raz, piąty raz na Marudzie, teraz stare błonki. Właśnie ja traktuję to jako ożywienie po pandemii, czyli sezon uważam za otwarty. Ja oczywiście, tak jak koleżanka, weteranka, jestem już 10 raz na Marudzie, teraz stare jabłonki. No muszę powiedzieć, że energia jest ta sama, ludzie tak samo zwariowani jak w Marudzie, chociaż dla mnie jest to miejsce inne. Być może jest to kwestia przyzwyczajenia do starego miejsca, w którym byliśmy zakochani, które traktowaliśmy przez 3 dni jak swój dom. Być może no, czas pokaże, czy zaakceptujemy te stare jabłonki, ale naprawdę, tak jak koleżanka powiedziała, spotkanie bardzo potrzebne. Po pandemii budzimy się do życia. Okej, okay, Beata Jakubiak, sołtyska. No, na Marudzie może nie 10, ale już nie mogę zliczyć ile, bynajmniej bardzo wiele razy. Zawsze przyjeżdżam tu po moc energii, po energię tą od ludzi właśnie, bo to jest najważniejsze tutaj. Dobry klimat. No, stare jabłonki, no co powiem, normalnie powiedziałabym, że super miejsce, piękne miejsce, bo tutaj jest Warmia, Mazury i cudownie. Jest inaczej, jest całkiem inaczej. Jeszcze się gubimy tutaj, gdzie w Marudzie już znaliśmy wszystko, ścieżki, wszystkie zakamarki, wiedzieliśmy gdzie. Myślę, że była troszeczkę większa integracja tego pierwszego dnia, było jakby, bardziej się znaliśmy, dłużej siedzieliśmy ze sobą rozmawiając. Tutaj brakuje mi tego, po prostu. W zasadzie jeszcze błądzę po ośrodku, żeby znaleźć te wszystkie sale. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i odnalezienia się w terenie. Ale no i tak na koniec powiem, to nie jest Marudz taki ten nasz, ten prawdziwy. Jest wspaniałe spotkanie, jest moc energii, moc ludzi, wspaniali ludzie przyjechali, dużo jest nowych twarzy, ale właśnie no nasz Marudz to był Marudz i chętnie bym tam wróciła jeszcze raz.